na żywo. Możliwości transmitowania jej przebiegu na żywo i uwzględniając powyższe orzeczone jak na zmianę. Chcę Pan prosić o... Tak, Wysoki Sądzie, chciałem prosić o dwie rzeczy. Możliwość zdjęcia fajda i drugą kwestię. Ja wyrażam zgodę na publikację mojej twarzy i żądam wręcz od redakcji podawania pełnego imienia, nazwiska i nie zakrywania mojej twarzy. Wyrażono zgodę. Wyrażam zgodę, tak, na zdjęcie kajdanek. W tym miejscu oskarżony oświadcza, że wyraża zgodę na publikowanie jego wizerunku i podawanie pełnych danych. Tak, tak jest. Mirosław i Janina, w domu Kuźma. Gdzie i kiedy pan się urodził? 18 dzień października 1974 roku. Gdzie? W Stargardzie. Jakie pan ma wykształcenie? Średnie. Kim pan jest z zawodu? Wykształcenie, które zdobyłem, jest wykształceniem rolniczym. Z zawodu zajmuję się informatyką oraz no... sztuką, że tak powiem, nowoczesną. Tylko w formie darowizny. Ma pan jakiś majątek? Samochód? To jest tak. Czy ma pan kogoś na utrzymaniu? Nie. Psychiatrycznie oddychował pan się nie? Nie. Czy jakiś wniosek przed rozwiązaniem czy pobyt? Uważamy za wyrywę. To jest o tym zapytał 216, paragraf 2. Dziękuję. Pouczam panu, że muszę pan składać wyjaśnienia, również wraz z podaniem.
sądzie słowa zawarte w treści zarzutu zrozumiałem, natomiast z tym zarzutem absolutnie się nie zgadzam, wręcz w całości go odrzucam. Po kolei. Czyli zrozumiał pan treść? Tak. Czy pan otrzymał odpis akt oskarżenia? Otrzymałem. Czy pan się przyznaje do zarzucanych panu czynności? Nie, absolutnie. Czy chce pan składać wyjaśnienia? Tak, będę składał wyjaśnienia. Czy będzie pan odpowiadał na pytania? Są stron? Tak. Wysoki sądzie, postawiono mi cztery zarzuty, które uważam, że są wręcz historyczną i bezzasadną próbą rozrywania wydarzenia. Pana taka kwestia techniczna, proszę, żeby pan mówił wolniej, dlatego że pana wypowiedzi będą kontrolowane. Dobrze. To dobrze, proszę, tak. Postawiono mi cztery zarzuty, dalej. Które uważam za bezzasadne i wręcz historyczne. Histeryczną próbę przekształcenia moich wypowiedzi w coś, co w oczach sądu mogłoby wyglądać jako zasadny zarzut. Część użytych sformułowań narusza dobra nie tylko moje, ale również mojego przyjaciela, a pozostałe są irracjonalne, nielogiczne i nie nawiązujące do prawdziwych wydarzeń, które miały miejsce, a do których odwołuje się pani prokurator, czy też prokuratora jako strona sprawiedliwości. Zarzut pierwszy, jak to miałbym znieważyć i grozić życiem Marcelinie Zawiszy, jest nieprawdą. Został on praktycznie żywcem przepisany z zarzutów postawionych 3 tygodnie wcześniej przez tą samą prokuraturę. Mojemu przyjacielowi Wojciechowi Olszańskiemu. Sprawą życia pani Marceliny Zawiszy w ogóle się nie zajmowałem. A wszystkie moje wypowiedzi zawierały wyraźne wskazanie na cytat, powtórzenie aktu oskarżenia lub tłumaczenie znaczenia określonych słów. Mówię tutaj o słowie na kalczki. Absolutnie niedorzeczny i wręcz jakiś mylny jest zarzut, że to wszystko z powodu przynależności politycznej oraz światopoglądu promującego szczepienie. Pragnę zauważyć, że pani Marcelina Zawisza i klub Lewicy moim zdaniem łamią zapisy konstytucji, na które przysiągali i zajmowali się nie tyle promocją szczepienia przeciwko COVID-19, a wprowadzeniem totalitarnego przymusu szczepień dla wszystkich, bez wyjątku, bez odwołania. Zarzut drugi, jaką miałbym publicznie pochwalać przestępstwo, jakiego, przepraszam,
trudno mi nawet odczytać to słowo, dopuścił się Wojciech Olszański. Uważam, że już w samym tym zwrocie prokuratura w dwójnasób narusza dobra moje i Wojciecha Olszańskiego. Ponieważ o ile... Ponieważ o ile mi wiadomo, Wojciech Olszański nie został skazany prawomocnym wyrokiem. Więc nie można mówić o przestępstwie. Ponadto moja wypowiedź tego dnia, to jest 19 lutego, była owszem emocjonalna, ale wynikała z niezgody na moim zdaniem przesadzone i bezprawne oskarżanie wobec Wojciecha Olszańskiego. I składała się głównie z cytatów jego wypowiedzi, mających na celu wytłumaczenie, jak należy je rozumieć. Niedorzecznością również jest twierdzenie, że nawoływałem do popełnienia przestępstwa na szkodę dziennikarzy Gazety Wyborczej. Jak już mówiłem, jest to żywcem wklejony fragment oskarżenia Wojciecha Olszańskiego. Zarzut trzeci. Jako bym miał grozić, trzymając w ręku kij pozbawieniem życia członkom koalicyjnego klubu poselskiego Lewicy oraz członkom klubu Lewicy Bydgoszcz. Członkom koalicyjnego klubu Lewicy. Oraz członkom klubu Lewica Bydgoszcz. I to rzekomo za ich... I to rzekomo za ich przynależność polityczną. I tak samo niedorzeczny argument o promocji szczepień przeciwko COVID-19. Czy mam powtórzyć ten cały argument, czy wystarczy? O promocji szczepień przeciwko COVID-19. Zarzut ten uznaję za konfabulację z racji, iż żadne słowo z moich ust nie padło wskazujące na klub Lewicy, Bydgoszcz, Sejm czy wskazanych posłów. Innymi słowy, jest to sprzeczne z faktami. Ten zarzut jest sprzeczny z faktami. Nie będę się odnosił do zarzutu pana Wysockiego, Gawkowskiego czy Wysockiego. Czy pana Olszewskiego? Nie, to jest ostatni. Ponieważ... Nie, pana Wysockiego. Wysockiego, Gawkowskiego. I Gawkowskiego do zapisania. Tak, bo pan jeszcze mówi o trzecim. Jeszcze o trzecim. Wysockiego i Gawkowskiego. Gdyż ich nadinterpretacja mnie nie interesuje. Ja o nich nie powiedziałem ani słowa. Zarzut czwarty. Miałem znieważyć pana Pawła Olszewskiego słowa powszechnie uważanymi za obelżywe.
To prawda, użyłem słowa, które brzmi jak słowo obelżywe, ale użyłem go w jednym z wielu znaczeń języka polskiego, to jest jako postępowanie nieetyczne, niemoralne, podszyte kumplatorstwem. I moim celem nie było obrażanie ani dezawuowanie pozycji tego człowieka jako taki. Dezawuowanie pozycji tego człowieka. Krótko, nie przyznaję się do żadnego rzeczy, tak jak mówię. Nie przyznaję się. Nie wybieram się swoich słów. Czuję się osadzony w więzieniu jako więzień polityczny. Na swoją polityczną aktywność. Jestem więźniem sumienia. Dziękuję. Wszystko, co pan chciał wyjaśnić? Tak, dziękuję. Tak, oczywiście. Odnośnie zdarzenia 19 lutego 2022 roku. Proszę opisać w jego przerwie, czy pan użył, podać, czy pan użył słów, które się panu zarzuca, czyli cytuję, to jest kina poselski ryj, a jeżeli tak, to w jakim kontekście? Co było pana celem, formułując taką wypowiedź? Wysoki Sądzie, był to performance humorystyczno-artystyczny. Czyli forma sztuki ulicznej, ubranej oczywiście w formę wiecu. Owszem, użyłem takich słów, ale jak już podkreślałem, co można sprawdzić w nagraniach, używałem wyraźnych sygnałów, podkreślałem, że jest to cytat, mówiąc... Cytat... Tak, mówiąc... 3 tygodnie temu w tym miejscu padły słowa. A także w tym miejscu Wojciech Orszański powiedział. Nie przypominam sobie, żeby takie słowa padły z moich ust jako moje zdanie wyrażone bezpośrednio. Celem zaś tej wypowiedzi była chęć przedstawienia niegodziwości, z jaką traktowany jest Wojciech Olszański, oraz jak należy rozumieć jego wypowiedź. Czyli nie jako zarzut bezpośredni, tylko co dalej rozwinąłem w wypowiedzi, że ten kij jest rekwizytem, jest symbolem, a prawdziwym kijem, prawdziwymi listami gończymi są zapisy skrygów sejmowych zapisujących przebieg i rejestrujących
przebieg głosowań i zachowania posłów w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej oraz porządku. Oraz poza nim. Inkryminowany. Aha, bo do kija, do słowa na razie. Dobrze, o, chodź. Pana wypowiedź zmierzała do przedstawienia tego, że pan ma zamiar użyć tego kija. Nie, ja to nawet podkreślałem, że to jest tylko symbol. Wysoki sądzie, gdyby ci ludzie promowali szczepienia, zapewne nikt z nas, ani z tylu osób przybyłych wtedy i dzisiaj, nie mógłby nic nikomu zarzucić. Nie odnosiliśmy się więc do promocji szczepień. A do totalitarnego, bez żadnych wyjątków, przymusu szczepień dla wszystkich. Innymi słowy, próbowano tymi zwrotami odebrać nam prawo wyboru, naruszyć przepisy ustawy norymberskiej, łamać zapisy w Konstytucji, w Karcie Praw Podstawowych, a także, przepraszam, wytycznych Komisji Europejskiej. Tak, Wysoki Sądzie. Tak, Wysoki Sądzie. Wyjąłem zakupiony specjalnie rekwizyt wyglądający jak broń. Zabawkowy pistolet Walter. Ale chciałbym podkreślić, że nie miało to już nic wspólnego z wcześniejszymi wypowiedziami, a było fragmentem, wydaje mi się, że merytorycznego wystąpienia, zupełnie oddzielnego, a dotyczącego kwestii obronności państwa polskiego i jego suwerenności w związku z zagrożeniem, jakie ciągle serwuje nam się, wskazując kierunek wschodni. Mówiłem tutaj o
powszechnie znanej zasadzie, że społeczeństwo uzbrojone jest dużo trudniej zdobyć przez obce mocarstwo niż społeczeństwo rozbrojone, te rozbrojone wystarczy przewaga liczebna wojska 3-1. Uzbrojone w terenie otwartym ocenia się na 7-1, a w zabudowie miejskiej specjaliści wojskowi mówią o proporcjach 13-1. A wspominałem o tym w związku z ciągle nakręcaną, być może, co pokazuje czas, prawdziwą sugestią o zagrożeniu z kierunku wschodniego, sugerując tym samym, by ludzie starali się o przeszkolenie wojsko, o przeszkolenie obsługi broni. Nie nawiązywałem w ten sposób, w żaden sposób, do wcześniejszych fragmentów, bądź sugerowanych w tym zarzucie osób. Jako że powtarzam, nawet nie wymieniałam nikogo ani z nazwiska, ani z jakichś lokalnych przynależności. Aby zasadnym było wiązanie tego hasła z poczuciem niebezpieczeństwa, no chyba że nie dla obywateli, czy chyba że ktoś jest wrogiem ojczyzny, no, to tak, ale nie przeciwnie. Jeśli ktoś czuje się wrogiem ojczyzny, a hasło brzmi śmierć wrogą ojczyzny, no semantycznie mógłby czuć się zaniepokojony co najmniej.
Tak, Wysoki Sądzie, powtarzałem ten zwrot. Z tym, że już w każdym dniu, zaznaczając, że go cytuję, wyjaśniałem, że znaczenie tego słowa to nie jest nazwanie jej prowadzenia się, nie jest nazwanie Marceliny Zawiszy kobietą lekkich obyczajów, a jedynie użycie go w formie opisowej, to jest jako osoby amoralnej, postępującej niegodnie w celu uzyskania korzyści. Odnosiłem się, tak, nazwałem go w ten sposób. Pułkowie, przepraszam, pułkowie, jak powtarzam tutaj. Nie wiem, to wyjaśnienie składa. Pan mecenas, czy pan składa? Pytanie zadał. Przepraszam, pamięć taki zapis. Oka mówił pan Wojciech Olszewski i taki powstał tam spór, gdzie mój mandat mówił, że to jest pół, a pan Olszewski mówił, że całe i tak. Jeszcze tak. Ja składa. Zaraz będzie pan pytanie zadawał. Dobrze, proszę. Dobrze, skorygujmy na pół, nie? Tak? I było to dokładnie w takim samym znaczeniu semantycznym, jak w przypadku Marceliny Zawiszy. Czyli osoby postępującej nieetycznie, niemoralnie, w celu osiągnięcia korzyści. I nie miałem na pewno na celu dezawuowanie posła jako takiego. Choć uważam, że część z posłów łamie przysięgę sejmową, w której ślubują stanie na straży konstytucji. A tam jest zapis o niedopuszczaniu do ustroju totalitarnego i ochronie praw konstytucyjnych. Powtórzyć gesty i zachowanie Wojciecha Olszańskiego i zacytować jego słowa, aby zabrzmiało to wyraźnie jako cytat. I wyrażałem tym swoją stanowczą niezgodę na moim zdaniem kuriozalne i niezasadne uwięzienie Wojciecha Olszańskiego, jak mówi się eufemistycznie o areszcie tymczasowym. Gracias.
zachowaniu do pozbawienia życia. Czy Pan się do nich odnosi? Jeżeli dobrze pamiętam, to odnosiłem się do tych słów. Otworzeniu listów gończych i wykonaniu kary śmierci, ale przypominałem i tłumaczyłem. Przepraszam, ale ja nie wiem, czy zezwolenie sądu dotyczyło zgody na filmowanie publiczności, co zdaje się teraz było ogólnie zezwolenie na rejestrację przebiegu rozprawy. No tak, tylko Wysoki Sądzie, rozprawa przebiega stronami, to co dotyczy przebiegu rozprawy w moim przekonaniu dotyczy tego, co wiąże się z aktywnością stron i sądu i ewentualnych osób pokrzywdzonych, które też są stronami. Wątpię, żeby w ten zakres wchodziła publiczność. Wątpię, żeby w ten zakres wchodziła publiczność. Myślę, że to co Pan robi jest naruszeniem zezwolenia sądu i w ogóle nie jest jego realizacją.